dzisiaj wstawiając rano, czy wczoraj zaproszenie na tą uroczystość na Facebooku, zamieściłem zdjęcie z księdzem Mikołatem, z Zygmuntem Żukowskim. Właśnie rok temu jeszcze był na naszej uroczystości, później już 13 grudnia nie było księdza Mikołata. Koledzy z Oddziału Solidarności dopingują mnie, żeby już poszukać nowego kapelana z Królewskiej Solidarności. Muszę powiedzieć, że dzisiejszy ksiądz, który kazanie odprawia, tak wydaje mi się, żeby się do tego chyba trochę nadał. Nie znam imienia księdza, bo pierwszy raz jest tutaj świeży. Bo księdza Krzysztofa, księdza Andrzeja to znamy, ale tutaj księdza... Ksiądz Zbigniew. Ksiądz Zbigniew. Kto wie, czy nie dogadamy się, że... Słuchajcie Państwo, 43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych, to był ten słynny długopis Wałęsy. Solidarność powstała półtora miesiąca później, po zarejestrowaniu w sądzie. Kiedyś nie wiem, bank chyba oczekiwał ode mnie tego jakby założycielskiego dokumentu. No i muszę powiedzieć, że poszukałem w internecie, był bardzo interesujący. Około 100 ludzi podpisało się pod tym wnioskiem do Sejmu, między innymi dwaj bracia Kaczyńscy. Tak, ciekawostka, można sobie tam przeczytać. Dziękuję Państwu za obecność, zanosi się na deszcz. A może ktoś z Państwa chciał, przepraszam jeszcze, chciałem powiedzieć, że mamy tutaj poczet sztandarowy z elektrowni Ostrołęka. Bardzo nam miło, że koleżanka i koledzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję księżom celebransom, moim kolegom Jurkowi Konopca, Adamowi Dąbkowskiemu za pomoc w przygotowaniu uroczystości i wszystkim Państwu, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecność. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?